Cześć, jestem Virios. Zapraszam na kolejną wieczorną kawę. Strasznie się wiatr rozwiał za oknami. Ja nagrywam to w niedzielne popołudnie. Jest słonecznie, ale jest strasznie wietrznie. No ale w sumie okej, cieszmy się, że jest wietrznie, a nie deszczowo, jak to już standardowo niestety dla jesieni bywa. Ostatnio znowu ulegliśmy z żoną i dalej w klimatach książkowych pozostając, były ogromne przeceny na Woblinku z okazji Dnia Książki i wszystkie promocje na sklepie zostały usunięte, została tylko jedna, ale została dosyć konkretna, bo było każde z nas dostało maila z trzema kodami i na każdy z tych kodów można było kupić trzy książki, czyli w sumie można było kupić 9 książek, a promocja była na 42%. Było 42% obniżki na ceny książek, więc postanowiliśmy się obkupić nowymi rzeczami do czytania i w sumie całkiem się cieszę, że ta promocja nadeszła, bo to taki był dla mnie impuls, żeby poszukać czegoś nowego i coś sobie znaleźć innego do czytania niż moich już oklepanych i odczytanych autorów. I oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jeszcze jednak nie kupił Pilipiuka, którego bardzo lubię czytać i przeczytałem wszystko, co napisał, oprócz jednej serii, mianowicie oprócz Norweskiego Dziennika, więc to były trzy książki, które kupiłem Pilipiuka, natomiast co do reszty, to przyjąłem taką taktykę, żeby się nie rozczarować i na przykład nie kupować kilku książek jakiegoś autora, a potem by się okazało, że po przeczytaniu pierwszej z nich wyjdzie, że mi na przykład nie leży, jak pisze i no wtedy bym się wkurzył i bym żałował, że zmarnowałem tą promocję na książki, które mnie kompletnie nie ruszają. Więc postanowiłem taki eksperyment robić, kupiłem sobie po jednej od różnych autorów. Kupiłem sobie Świat jest pełen chętnych sług Jacka Piekary. Jest to zbiór opowiadań, jakichś kryminalnych ponoć. Jest też w mojej nowej kolekcji Siewca wiatru Maj Lilii Kosakowskiej. Jest również Banita Komudy. Oprócz tego kupiłem Steve'a Jobsa. Nie jestem jakimś fanboyem Apple'a i nigdy nie będę. Tak samo jakoś Jobs nie był dla mnie jakimś, nie wiem, jakąś mega, mega wielką ikoną. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli jest aż 42% zniżki na książki, więc okej, mogę się szarpnąć, niech stracę. Zobaczymy, co ciekawego w tej książce wyczytam. Oprócz tego jeszcze kupiłem książkę Dave Grohl, Oto moje powołanie. I w sumie tyle. To jest moje 8 książek, tam jedną jeszcze żonie kupiłem, plus ona sobie jeszcze tam chyba 6 kupiła, więc w sumie mamy co czytać na długie jesienne i w sumie nawet chyba zimowe wieczory, aczkolwiek jak zamrzecie pewnie szybciej przeczytamy te książki niż mi się wydaje, ale w sumie nie, to dobry wydatek, rzadko się zdarza trafić taką promocję i to jeszcze w jednym miejscu i to fajnie było, bo mieliśmy konto na tym portalu, a nie bardzo lubię coś takiego, gdy muszę założyć konto specjalnie, żeby gdzieś dostać jakąś promocję albo zniżkę. Chociaż zależy, czasami jestem w stanie to jeszcze jakoś rozważyć i rozpatrzyć, natomiast jeżeli chodzi o stricte polowanie za promocjami i zakładanie na nowych portalach nowe konta, żeby tylko dostać jednorazową promocję, to tak średnio mi leży i w sumie nie jestem zwolennikiem takiego huntingu promocji. Nie jestem niestety hunterem promocyjnym. A znam ludzi, którzy są hunterami promocyjnymi. W każdym bądź razie jeszcze jedna informacja na koniec tej wieczornej kawy. Zapraszam Was serdecznie na piątek, ponieważ w piątek, znaczy to już będzie po Halloween, ale w halloweenowych klimatach zapraszam Was na krótki, acz chyba treściwy taki mini special ode mnie właśnie z okazji Halloween. I to będzie film, który będzie w piątek u mnie na kanale, więc zapamiętajcie sobie dobrze, zarezerwujcie sobie chwilkę na ten dzień i wpadnijcie do mnie na kanał obowiązkowo w piątek, jeżeli chcecie dostać niespodziankowo halloweenowy prezent ode mnie, od Big V, od Virios. I w sumie
No tyle. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Wyrzuciłem wszystko, co mi na wątrobie leży. Pochwaliłem się nowymi książkami. Okej, okay, chyba niczego nie pominąłem. I zapowiedziałem special piątkowy, halloweenowy. Także zapraszam Was serdecznie jeszcze raz wszystkich na piątek. I to w sumie tyle. Jestem Virius, a to była kolejna wieczorna kawa. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.